Słyszałem, że mówię o benzynie, a przecież nie mam prawa jazdy. Otóż, proszę Państwa, ja nie mam prawa jazdy, to prawda. I w związku z tym nie kieruję samochodem. No, my mamy w Polsce premiera, który nie ma kwalifikacji do tego, żeby rządzić, a rządzi. Już nawet są na ten temat różnego rodzaju występy kabaretowe. Więc to jest moja odpowiedź. A teraz, jeżeli chodzi o sam problem. Nie trzeba być kierowcą, żeby wiedzieć, że benzyna stała się bardzo, bardzo droga. I wystarczy elementarna wiedza, już nawet nie ekonomiczna, bo to przecież wiedzą też zupełnie zwykle obywatele, którzy nie są ekonomistami, że w cenie benzyny około 50%, czyli na przykład na 200 zł to jest 100, to są podatki, akcyza między innymi. I tą akcyzę można po prostu obniżyć. Jeżeli się obniży, to spadnie także cena benzyny.